Dzień dobry, Property Journal, Paulina Michniak. Znajdujemy się na New Europe GRI 2012 na konferencji w Warszawie. Będę rozmawiała z panem Kazimierzem Kirejczykiem, prezesem REAS Polska. Witam. Dzień dobry. Witam pana. Proszę powiedzieć, jak pana wrażenia po konferencji? Jakie są odczucia inwestorów i osób, które odwiedziły i uczestniczyły tutaj w tej konferencji? Główną zaletą takich konferencji jest to, że można sprawdzić, jak duzi inwestorzy instytucjonalni, zagraniczni patrzą na rynek polski w porównaniu z innymi rynkami. I dobra wiadomość jest taka, że Polska wciąż znajduje się w czołówce potencjalnych lokalizacji rozpatrywanych przez dużych instytucjonalnych inwestorów. Mając do wyboru kilkadziesiąt różnych krajów, patrząc na Europę, przede wszystkim myślą oni oczywiście o Niemczech, Wielkiej Brytanii i Francji, ale Polska jest właściwie zaraz potem na czwartym miejscu. I poza tym, że Polska jest dużym krajem, co jest oczywiście dla każdej dużej instytucji bardzo istotne, to oczywiście również duże znaczenie ma to, że Polsce udało się dość spokojnie przejść przez kryzys roku 2009, że udało się potwierdzić, że zarówno ekonomia ma mocne podstawy, jak i sektor bankowy, sektor finansowy jest dość zdrowy. W tym sensie to jest dość optymistyczny komunikat. Problem polega oczywiście teraz na tym, żeby Polska umiała nadal ten dobry wizerunek utrzymać. I to jest właściwie drugi taki główny wniosek z tej konferencji. Wizerunek państwa, wizerunek ekonomii jako takiej jest szalenie istotny, dlatego że on wpływa na realne decyzje o inwestycjach, o tym, żeby zainwestować w danym kraju, a te realne inwestycje podejmowane w danym kraju z kolei decydują o tym, że ten kraj rzeczywiście zaczyna się szybciej rozwijać. I w przypadku, o ile w przypadku krajów zachodnich zasadnicze znaczenie dla rozwoju ma kapitał lokalny, miejscowy, niemiecki w Niemczech, francuski we Francji, o tyle Polska jako kraj, który jest wciąż na dorobku, cierpi na ten brak kapitału i dlatego jest tak bardzo ważne, żeby ten kapitał z zewnątrz przyciągać. Ale jednocześnie no jest to ten problem, że jesteśmy, że nasz rozwój, przyszły rozwój jest w bardzo dużym stopniu uzależniony od tego, czy my dalej ten kapitał będziemy umieli przyciągać. Mhm. Ale dalej jesteśmy postrzegani jako taka zielona wyspa, tak? No oczywiście już nie jesteśmy postrzegani jako zielona wyspa w tym sensie, że dla nikogo nie jest tajemnicą, że przed Polską pewne spowolnienie gospodarcze. Ale jednocześnie jest to dużo lepsza sytuacja niż w roku 2008 czy 2009, kiedy nikt właściwie się nie spodziewał kryzysu i nikt nie wiedział, jak głęboki ten kryzys będzie. To, co się ma wydarzyć w 2013 roku, wydaje się bardziej przewidywalne, naturalne, zrozumiałe, również zrozumiałe z tego względu, że jest to konsekwencją kilku różnych, jakby zrozumiałych, logicznych czynników. No, tego, że nam się skończył budżet unijny, a nowego jeszcze nie ma, tego, że zwalnia gospodarka w strefie euro, no a my jesteśmy z nią bardzo silnie związani, tego, że zwalnia konsumpcja, bo niestety trzeba zrównoważyć budżet i trzeba troszkę podnieść podatki. To wszystko dzieje się w sposób czytelny, transparentny, zrozumiały dla inwestorów zagranicznych. Czy dobrze rozumiem, że takie lekkie spowolnienie i jakby pokłosie tych wydarzeń dopiero przed nami? Oczywiście. Oczywiście, no, rozpoczynamy tę fazę spowolnienia i to prawdopodobnie potrwa co najmniej kilka kwartałów, a jak długo potrwa, to tak naprawdę dokładnie tego nie wiemy, bo to właśnie zależy od tych czynników, które się przecież w tej chwili gdzieś tam w Brukseli decydują i w szeregu innych krajów, w których procesy no, są kompletnie nieprzewidywalne, ale powiadam, trzeba też, również dzięki takim spotkaniom widać tę różnicę, trzeba pamiętać, że
wiele krajów regionu, do których się porównujemy, przeżyło bardzo silną recesję. Już nie mówiąc o krajach takich, które przeżyły dramatyczną recesję, kilkunastoprocentową, jak niektóre republiki bałtyckie czy Ukraina. A jak w tym wszystkim rynek mieszkaniowy, nieruchomości mieszkaniowych? Czy nieruchomości, ceny mieszkań będą mniej więcej na tym samym poziomie? Czy może jest szansa, że troszkę zajdą, będą bardziej adekwatne do zarobków, jakie tutaj mamy? Na rynku mieszkaniowym zdecydowanie mamy do czynienia z nadwyżką podaży i pewnym wyhamowaniem popytu spowodowanym polityką banków, polityką również do pewnego stopnia polityką państwa. Tak naprawdę to, co mnie osobiście najbardziej martwi, to jest to, że państwo zamiast działać stabilizująco wobec nadchodzącego kryzysu, funduje nam dodatkową destabilizację rynku, zamykając jeden program subsydiów, czyli rodzinę na swoim, i ogłaszając, że za jakiś czas, może pół roku, a może rok, wejdzie nowy, wielki, wspaniały program MDM i w związku z tym niejako zmuszając nabywców do tego, żeby poczekali na nowy program i dopiero wtedy podjęli decyzję o zakupie. To oczywiście jest bardzo niekorzystne. Trzeba powiedzieć jeszcze jedną rzecz o tym zjawisku. Ponieważ ten program, mam na myśli MDM, opiera się o pomysł dopłaty na początku, to on zwiększać będzie, albo ułatwiać uzyskanie kredytu, albo będzie zwiększać wkład własny kredytobiorcy. W związku z tym istnieje również ryzyko, że banki wstrzymają częściowo się do czasu uruchomienia tego programu z udzielaniem kredytów hipotecznych. Dlatego, że dla nich oznacza to, że potem mogą liczyć na to, że ich portfel kredytowy będzie lepszej jakości. W związku z tym to jest rzeczywiście rzecz bardzo niepokojąca, bo w końcu zrozumienie tych procesów nie powinno przekraczać możliwości analityka w departamencie, nie mówiąc już o stanowiskach powyżej dyrektora departamentu w ministerstwie. Rozumiem, czyli podsumowując, jakieś może dobre słowo, czego możemy się spodziewać z pozytywnych stron? Znaczy, możemy się spodziewać z całą pewnością trudnego roku, ale pozytywami, które widzę w tym, jest to, że my w odróżnieniu od kryzysu poprzedniego roku 2009, my na ten kryzys jesteśmy przygotowani psychicznie. Wszyscy o tym mówimy, że czeka nas trudny czas. Nie będziemy tym w takim stopniu zaskoczeni jak wówczas. Po drugie, mamy nadwyżkę mieszkań w większości miast, tych dużych miast w Polsce. Mamy nadwyżkę mieszkań, ale to są sensownie zaprojektowane i dobrze zlokalizowane mieszkania. Po prostu będzie trzeba więcej czasu, żeby je sprzedawać. No i trzecia rzecz, w jakimś sensie sektor finansowy jest również uodporniony przez poprzedni kryzys. Znaczy banki wiedzą, że właściwie nie jest żadną korzyścią dla nich doprowadzenie dewelopera do bankructwa. To jest tylko dodatkowy kłopot. W związku z tym są pewne przesłanki do takiego bardzo ostrożnego optymizmu, czyli komunikatu takiego, że tak, czeka nas trudny czas, ale powinniśmy sobie lepiej czy gorzej, ale powinniśmy sobie z tym poradzić. Super, dziękuję panu bardzo w takim razie za wywiad. Dziękuję pani Paulino.